Coraz częściej trafiają do mnie pacjenci z pytaniem, czy szczepić swoje dziecko, czy nie szczepić. Często też zdarzają się takie sytuacje, kiedy rodzice sami podejmują taką decyzję, często w oparciu o subiektywnie wyszukiwane informacje w internecie u znajomych i przychodzą na wizytę bez konsultacji z lekarzem już zdeklarowani w 100%, żeby dziecka nie szczepić. Nie jest to, myślę, zgodne z obecnie obowiązującą wiedzą i nie jest to do końca rozsądne. Jakby na to nie patrzeć, szczepienia to jedno z najbardziej skutecznych interwencji medycznych i nie można zaprzeczyć, że przyniosły nam ze sobą wiele korzyści. Patrząc wstecz, jak wyglądał świat bez szczepień i jak wygląda obecnie, no to niezaprzeczalne zasługi to chociażby to, że w okresie międzywojennym, chociażby w Polsce, pierwszą przyczyną zgonów ludzi były choroby zakaźne, stanowiły około 20%. Obecnie jest to 8-9 miejsce i jest to niespełna 1%. Wiele chorób, na które szczepimy, na które szczepienia są obowiązkowe, po prostu zeszły na margines. Ilość zachorowań spadła do 94-99%. Pozbyliśmy się pewnej choroby, pozbyliśmy się ospy prawdziwej. W związku z tym nie można powiedzieć, że szczepienia nie przyniosły żadnych korzyści. To dzięki nim właśnie ilość ludzkości na świecie mogła tak wzrosnąć. Do XIX wieku nie przekraczała ona więcej niż kilkaset milionów ludzi. Spowodowana była ta ograniczona ilość właśnie szalejącymi co pewien czas plagami. Oczywiście to nie tylko szczepienia przyczyniły się do takiego postępu, to również i poprawa warunków sanitarnych, wiedza medyczna, opieka medyczna, świadomość ludzi, ale na pewno główna zasługa leży tutaj po stronie szczepień. Oczywiście nieuczciwym by było powiedzieć, że szczepienia nie niosą za sobą żadnych działań ubocznych. Każde działanie medyczne niesie za sobą takie ryzyko. Natomiast im więcej będziemy robili szczepień, tym więcej będziemy mieli niepożądanych odczynów. Chodzi o to, żeby zminimalizować ilość ciężkich powikłań i sytuacja na chwilę obecną nie jest taka zła, ponieważ te ciężkie powikłania zagrażające życiu, zdrowiu dziecka zdarzają się rzadko, bo jest to raz na kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy przypadków. Biorąc pod uwagę to, co było, jakie ryzyko powikłań niosą za sobą choroby, a jakie szczepienia, przemawia to zdecydowanie na korzyść wykonywania szczepień. Tak według mnie oczywistych zalet szczepień pojawiają się raz na jakiś czas, pojawia się nasilenie ruchów tak zwanych antyszczepionkowych. Jest to dość naturalne i można to w logiczny sposób wytłumaczyć. Jeżeli szaleje wokół nas jakaś choroba, boimy się jej i nagle dowiadujemy się, że istnieje na nią szczepionka, że można się przed nią zabezpieczyć, wszyscy po to chętnie sięgamy. Im więcej ludzi się szczepi, tym choroba przestaje nas dręczyć, znika nam trochę z oczu, wydaje nam się, że jej nie ma. Zaczynamy wtedy bardziej dostrzegać skutki szczepienia. No właśnie te gorączki, obrzęki i różne inne odczyny poszczepienne i wydaje nam się, że szczepienie staje się bezcelowe. W takich warunkach ludzie decydują o tym, że oni wiedzą lepiej, oni nie boją się choroby, boją się za to szczepień, przestają szczepić i dochodzimy w tym momencie do takiej sytuacji, kiedy po prostu rośnie liczba osób niezaszczepionych i nieodpornych. No, konsekwencją tego jest to, że
choroba znowu ma pole do popisu, pojawia się znowu coś w rodzaju małej epidemii. Taki ponowny wzrost zachorowań na chorobę tak zwaną historyczną powoduje, że ludzie ponownie dostrzegają zagrożenie, ponownie zaczynają szczepić i tutaj sytuacja zazwyczaj zostaje już trwale opanowana. Czyli takie rzeczy się zdarzały już nie raz. Mieliśmy w zeszłym stuleciu, w latach 60., 70. taką sytuację z krztuścem w wielu krajach Europy, gdzie przestano szczepić, bojąc się działań niepożądanych. No, potem ta wyszczepianie zdecydowanie się poprawiło, krztusiec tam zniknął jako jedna z głównych chorób zakaźnych. Obecnie mamy też sytuację taką dotyczącą polio, przede wszystkim w krajach afrykańskich, ale też choroba praktycznie uznawana już przez część ludzi za historyczną, znowu się pojawiła i można powiedzieć, przybiera to znowu formę epidemii. Dlatego myślę, że warto szczepić, że warto mieć świadomość, że choroby są, że one czyhają gdzieś w ukryciu na nasz moment słabości, na to, że nie szczepiąc się solidarnie, nie wytworzymy odporności tak zwanej populacyjnej i będzie ona mogła się dobrać w końcu ponownie do tych słabszych organizmów, do organizmów, które po prostu nie były zaszczepione. Myślę, że należy szczepienia traktować trochę jak polisę ubezpieczeniową. Oby to nam się nigdy nie przydały, ale jeżeli zaistnieje jakieś ryzyko, jeżeli zaistnieje groźna sytuacja, to dobrze po prostu być na to przygotowanym i żeby można było powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co trzeba, żeby nasze dziecko było bezpieczne, żeby nie musiało ponosić konsekwencji naszych nie do końca, myślę, przemyślanych decyzji.